Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala i mam zaszczyt przywitać się Państwa serdecznie na konferencji poświęconej historii polskiej i niemieckiej socjaldemokracji. A ta konferencja odbywa się z inicjatywy Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala oraz Fundacji im. Friedricha Eberta. W imieniu tych dwóch organizacji chciałbym Państwa serdecznie powitać i podziękować, że mimo tych skrajnie tropikalnych warunków atmosferycznych znaleźliście Państwo energię, a także czas, aby spotkać się dzisiaj z nami. A chciałbym bardzo serdecznie przywitać Panią Konsul Republiki Federalnej Niemiec, Panią Elisabeth Wolbers. Bardzo dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie. A także szczególnie gorąco chciałbym powitać naszych przyjaciół z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec z Görlitz. Bardzo dziękuję towarzyszom za przybycie na naszą dzisiejszą konferencję. Wydaje mi się, że to najlepiej pokazuje, jak bliskie są związki polskiej i niemieckiej socjaldemokracji. I o tych związkach, o przeszłości i o przyszłości będziemy dzisiaj dyskutować, ale zanim przejdę do przedstawienia naszych prelegentów, zanim oddam głos dyrektorowi Rolandowi Fajtowi, to chciałem powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj są trzy preteksty, czy trzy powody, dla których się spotykamy. Pierwszy to oczywiście 151. rocznica śmierci Ferdynanda Lassala, wrocławianina, twórcy niemieckiej socjaldemokracji, patrona naszego ośrodka. Drugi ważny powód dzisiejszego spotkania to dziesięciolecie Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala. To 10 lat temu tutaj we Wrocławiu zrodziła się idea, aby powołać do życia instytucję, która łączyłaby świat nauki, refleksji teoretycznej ze światem polityki, z tą realną zmianą świata. Jako patrona wybraliśmy właśnie najbardziej znanego socjaldemokraty związanego z Wrocławiem, czyli Ferdynanda Lassala. I wreszcie trzeci powód to wrocławska premiera najnowszej publikacji wydanej staraniem Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala oraz Fundacji Eberta. Publikacji, która jest zwieńczeniem wspólnego projektu Ośrodka Lassala i Fundacji Eberta. Projektu pod nazwą Demokracja, Reaktywacja. Przez ostatnie dwa lata w Warszawie zapraszaliśmy do dyskusji na temat kryzysu demokracji i przyszłości demokracji wybitnych ekspertów, naukowców, aby podyskutować o różnych aspektach współczesnego kryzysu demokracji. I dorobek tych seminariów znajdziecie Państwo w tejże publikacji, do lektury której serdecznie zachęcam. W związku z tym, że to spotkanie wiąże się z jubileuszem Ośrodka imienia Lassala, pozwolę sobie także powiedzieć kilka słów do tych osób, które nas wspierały. Przez te 10 lat udało nam się zgromadzić wokół ośrodka spore grono, zwłaszcza młodych przedstawicieli świata naukowego z różnych dziedzin, począwszy od polityki, od politologii, przez politykę społeczną, po ekonomię i historię. I to uważamy za swój największy sukces, że udało się stworzyć takie grono ludzi, którzy łączą refleksję naukową z aktywnym udziałem w debacie publicznej, prezentując progresywne, postępowe idee, próbując wpływać na dyskurs publiczny w Polsce. To wszystko byłoby niemożliwe bez wsparcia wielu życzliwych osób, sporo z nich siedzi tutaj na tej sali, ale jest jedna instytucja, której zawdzięczamy bardzo dużo. To instytucja, dzięki której mogliśmy zrealizować najbardziej ambitne i największe projekty. Mam tutaj na myśli oczywiście Fundację im. Friedricha Eberta i korzystając z tej okazji na ręce dyrektora Rolanda Fajta chciałem złożyć serdeczne podziękowanie za to, że mogliśmy przez te 10 lat realizować sporo projektów, także tych projektów, które pozwala nam uczestniczyć w europejskich projektach, kontaktach nie tylko z niemiecką, ale także z socjaldemokracją z innych krajów. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą także kolejne elementy do naszego dorobku. Mam nadzieję, że Wrocław, co zapoczątkowaliśmy wspólnie z Rolandem w zeszłym roku, konferencją 150. rocznicę śmierci Ferdynanda Lassala, będzie nadal miejscem spotkań socjaldemokratów z różnych państw. Wrocław ze swoją wielokulturową, wielonarodową historią.
umiejscowiony w sercu Europy, jest świetnym miejscem do tego, aby dyskutować o przyszłości naszego kontynentu, aby tutaj także wykuwały się postępowe idee, tak aby ten świat budować według tych wartości, które przyświecały Fernandowi Lassalowi ponad 150 lat temu oraz jego towarzyszkom i towarzyszom. Szanowni Państwo, po spotkaniu serdecznie Państwa zapraszam na okolicznościową lampkę wina. Natomiast teraz, jeszcze zanim dokonam wprowadzenia do dyskusji, chciałem oddać głos współgospodarzowi dzisiejszej konferencji, panu Rolandowi Fajtowi, dyrektorowi Fundacji Eberta w Polsce.